lawenda w nowych, niezwykle ozdobnych odmianach. Jak je sadzić i pielęgnować? To temat dzisiejszego filmu z cyklu Balkony i tarasy. Zapraszam! Lawenda to niezwykła roślina. Zna ją chyba każdy. Jest wykorzystywana w zielarstwie, gotowaniu i kosmetyce. W ogrodach uprawiamy ją często jako roślinę ozdobną, a kolor, jaki znamy jako lawendowy, nawiązuje do koloru kwiatostanów, które są urocze, miododajne i dodatkowo doskonale nadają się do suszenia oraz pięknie pachną. Roślinę tę sadzić możemy na rabatach, skalniakach oraz w pojemnikach, na balkonach i tarasach. Najbardziej znana jest lawenda wąskolistna, ale to nie jedyny gatunek, jaki możemy uprawiać. Możemy też uprawiać na przykład lawendę pośrednią. Już w zeszłorocznym filmie wspominałam o różnych odmianach tej lawendy, ale warto do tego tematu wrócić, ponieważ rośliny te były ozdobą przez cały sezon i świetnie się sprawdziły jako doniczkowa dekoracja. Lawenda pośrednia, znana także jako lawenda holenderska, jest uzyskiwana w wyniku skrzyżowania lawendy wąskolistnej z lawendą szerokolistną. Jej wyjątkowe cechy to większe rozmiary w porównaniu z lawendą wąskolistną. Rośliny te mogą dorastać nawet do metra wysokości. Mają fioletowe, nieco jaśniejsze, za to znacznie większe kwiatostany na długich łodygach, uwielbiane przez pszczoły i inne owady zapylające. Rośliny te wspaniale pachną. Charakterystycznie lawendowo. Zaliczamy do nich między innymi odmianę Platinum Nico, która ma zaokrąglony pokrój, srebrzyste liście, jest odporna na mróz, bez problemu przezimowała w donicy u mnie w ogrodzie. Lawendą pośrednią jest również odmiana Provence, która dorasta do naprawdę sporych rozmiarów. Jej liście są również srebrzysto-zielone, a kwiatostany jasno-fioletowe. Niezwykle ciekawa jest odmiana Platinum Blond, która w przeciwieństwie do pozostałych ma liście zielone, obrzeżone w jaśniejszym biało-kremowym kolorze. Ulistnienie to jest także gęstsze, przez co roślina staje się nie tylko dekoracyjna przez pojawiające się latem lawendowe kwiatostany, ale także przez resztę sezonu jest ozdobna z liści. Pachnie tak samo jak wszystkie lawendy. Taką odmianę wystarczy samodzielnie posadzić w donicy i już mamy gotową roślinną dekorację. Jeżeli chcemy przez kilka sezonów uprawiać lawendę w tym samym pojemniku, warto upewnić się, że jest on na tyle duży, żeby bryła korzeniowa miała miejsce, by się rozrosnąć. Musi być to także donica mrozoodporna, koniecznie z otworem drenażowym na dnie. Lawenda nie przetrwa zastojów wody. Lepiej jest ją lekko przesuszyć niż przelać. Z tego też powodu dobrze jest użyć przepuszczalnego, lekkiego, wapiennego podłoża. Może być to na przykład ziemia do roślin śródziemnomorskich, która jest wzbogacona między innymi o żwir płukany, zwiększający przepuszczalność podłoża i przeciwdziałający powstawaniu zastoisk wodnych, a także pumeks, rozluźniający strukturę i usprawniający drenaż. Jeżeli mamy wysuszone i pokruszone skorupki jaj, które z czasem staną się dodatkowym źródłem wapnia, również możemy je dodać. Lawendę sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej rosła do tej pory w pojemniku produkcyjnym, nie głębiej, i dosypujemy ziemi tam, gdzie jej brakuje. Najczęściej sadzimy te rośliny w donicach pojedynczo lub w grupach jednogatunkowych, ale wcale tak być nie musi. Możemy je dodawać do wielogatunkowych kompozycji, dobierając do nich takie towarzystwo, które ma podobne wymagania uprawowe. Powinny być to rośliny, które kochają słońce, nie lubią przelewania, nie mają bardzo dużych wymagań pod względem nawożenia i mają podobną do lawendy siłę wzrostu. I mogą to być rośliny użytkowe, na przykład z grupy ziół, lub rośliny typowo ozdobne. To przykład kompozycji z ziołami. Powstała ona w zeszłym roku, kiedy posadziłam w niej lawendę w odmianie Platinum Nico, tymianek oraz rozmaryn. Donica ta stała całą zimę w ogrodzie bez przykrycia i osłony. Lawenda oraz tymianek przetrwały, natomiast rozmaryn niestety przemarzł. W związku z tym zostanie on usunięty z pojemnika, a w jego miejsce w tym sezonie dosadzę jeszcze jedną lawendę Nico. W sklepach pod koniec maja często sadzonki są już prawie kwitnące. Te ogrodowe zaczynają dopiero zawiązywać pędy kwiatostanowe. Nic nie szkodzi. Dzięki temu czas lawendowego kwitnienia tej roślinnej dekoracji będzie wydłużony.
Przykładem zestawienia lawendy z roślinami ozdobnymi może być kompozycja z gatunkami o ozdobnych liściach. W mojej donicy jest już Senecio Angel Wings, czyli starzec srebrnolistny skrzydła anioła, który ma liście grubo pokryte białym kutnerem, przez co wygląda jakby był biało-srebrzysty. To okaz przezimowany przeze mnie z poprzedniego sezonu, stąd jego nieco wydłużone pędy. W czasie lata, na słońcu, regularnie podlewana, roślina ta z pewnością pięknie się rozrośnie. Jej liście mogą osiągać naprawdę duże rozmiary. Do skrzydeł anioła dołączą dwie sadzonki lawendy pośredniej, Platinum Nico i Provence. Warto pamiętać, że te rośliny, tak samo jak lawendę wąskolistną, możemy sadzić w naszych ogrodach również na rabatach. Są one w pełni mrozoodporne, w przeciwieństwie na przykład do lawendy francuskiej. Pamiętajmy też, że jeżeli decydujemy się na wieloletnią uprawę lawendy, bez względu na to, czy będzie to uprawa w gruncie, czy pojemnikowa, wczesną wiosną należy rośliny te przyciąć, żeby zachowały zwarty, ładny pokrój. Do mojej kompozycji jako trzecia roślina i element przewieszający się przez pojemnik trafi Dichondra srebrzysta, Silver Falls, o delikatnie omszonych liściach w srebrzystym kolorze i zwisłym pokroju. Z czasem z tej donicy srebrzysty wodospad liści tej rośliny będzie z pewnością sięgał aż do samej ziemi. To również gatunek, który przetrwa bez problemu krótkie przesuszenia. Doskonale nadaje się też do wiszących pojemników. Po posadzeniu wszystkie rośliny warto dokładnie podlać i sprawdzić, czy nie trzeba w donicach dosypać ziemi. Lawenda nie wymaga częstego nawożenia, ale jeżeli ma obficie kwitnąć i jeżeli kwiaty te mają być pięknie wybarwione, dobrze jest od czasu do czasu ją zasilić, zwłaszcza jeżeli rośnie w donicy, gdzie ilość ziemi jest ograniczona. Można to zrobić przykładowo krystalicznym nawozem do lawend, rozpuszczalnym w wodzie, którego skład makro i mikroelementów jest dostosowany do wymagań pokarmowych tych roślin. Donice z lawendami możemy postawić na balkonie lub tarasie w pełnym słońcu. Dobrze, będą rosły też w lekkim półcieniu. Warto mieć je pod ręką. Delikatnie poruszone, przecudnie pachną, a zapach lawendy w aromaterapii jest wykorzystywany do łagodzenia stresu, lęków i problemów ze snem. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Balkony i Tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.